Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku na temat mikrofonów posiadałem Relupa S-Podcastera, którego użytkowałem praktycznie 4 lata i byłem z niego naprawdę zadowolony. Jednak przez okres, którego użytkowałem, nakreśliły mi się pewne preferencje, które bardzo chciałem, żeby mój nowy mikrofon miał, dlatego też Relupa S-Podcastera sprzedałem, by kupić coś lepszego. I wiecie co? Ten lepszy mikrofon już tutaj do mnie przyszedł. Tak więc postanowiłem o nim trochę porozmawiać, dlatego też zapraszam Was na moją opinię na temat tego mikrofonu, a także interfejsu, do którego jest podłączony. Ale zanim przejdziemy do zopiniowania tego mikrofonu, a także interfejsu, trzeba sobie najpierw powiedzieć, jakie te preferencje mi się wykreowały podczas korzystania z Relupa. Otóż jest ich naprawdę niewiele, ale przytoczę Wam tylko te główne. Po pierwsze, Relup S-Podcaster jest to mikrofon pojemnościowy, co znaczy, że jest w stanie wyłapać każdy detal Waszego głosu. Ale co za tym idzie, jest także w stanie wyłapać każdy detal w Waszym pokoju, taki jak wentylatory w komputerze, czy też pogłos, który posiadacie, bo na przykład macie niezaadaptowane akustyczne pomieszczenie. Tak samo było w moim przypadku. Posiadam pomieszczenie, którego nie wolno mi wykleić pianką, żeby zlikwidować pogłos, a także nie będę miał takiej możliwości w mieszkaniu, kiedy będę mieszkał na studiach. Dlatego też postanowiłem, że mój następny mikrofon będzie mikrofonem dynamicznym. Ponieważ mikrofon dynamiczny jest to mikrofon, który nie zbiera tak dużo detalu, ale także nie jest w stanie zebrać tak dużo pogłosu z pomieszczenia, ponieważ potrzebuje on bardzo dużej czułości. Drugą rzeczą jest charakterystyka mikrofonu. Jak pamiętacie, Relup S-Podcaster posiada kardioidalną charakterystykę, co jest jak najbardziej dobre, ponieważ zbiera tylko z jednego kierunku, ale jak pamiętacie z testu, nawet jeżeli obróciło się mikrofon do 180 stopni, to nadal bardzo mocno zbierał szumy i pogłos. Tak więc to było dla mnie jak najbardziej niewystarczalne, dlatego też postanowiłem pójść w charakterystykę bardziej, ale to bardziej kierunkową i jest to charakterystyka super kardioidalna. I jest jeszcze jedna bardzo ciekawa preferencja, która wykreowała się podczas użytkowania nowego mikrofonu, ponieważ nie miałem pojęcia, że mikrofon może być niepodatny na coś, na co były podatne wszystkie moje systemy audio i mikrofony w przeszłości, ale o tym powiem Wam już podczas opinii na temat mikrofonu, do której przechodzimy właśnie teraz. A gościem dzisiejszego odcinka jest Rode Procaster. Rode Procaster jest to mikrofon, który razem z Shure SM7B, a także Electrovoice'em R20 jest jednym z najpopularniejszych wyborów, jeżeli chodzi o wybór mikrofonu do podcastów, czy też stacji radiowych. Jeżeli chodzi o szybką specyfikację, to mamy tutaj zakres częstotliwości od 75 Hz do 18 kHz, impedancję na poziomie 320 ohmów, a także czułość na poziomie minus 56 dB, co jest ważne, ale o tym powiem później. Jak już wcześniej wspomniałem, Rode Procaster jest to mikrofon dynamiczny, który posiada charakterystykę superkardioidalną i znaczy to tyle, że będzie on zbierał tylko i wyłącznie z tego kierunku i mogę Wam to w bardzo prosty sposób właśnie teraz zaprezentować. Będę obracał się wokół niego, wokół jego osi i usłyszycie, że praktycznie stąd, a nie stąd, dopiero stąd jest cokolwiek słychać. I jest to w moim przypadku bardzo dobre, ponieważ nie zbiera on praktycznie żadnego pogłosu w moim pokoju, a także tego, że aktualnie ktoś rozmawia sobie na dole albo trzaska drzwiami albo talerzami. Żeby podłączyć mikrofon XLR potrzebujemy miksera bądź też interfejsu audio, a w tych zawarte są tak zwane przedwzmacniacze i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o mikrofony dynamiczne, ponieważ potrzebują one naprawdę dużo gaina i jest bardzo duży problem z tym mikrofonem następujący, że wiele osób podłącza ten mikrofon do Scarletta Solo czy też Presonusa Audioboxa, czyli bardzo tanich interfejsów audio,
które posiadają wzmocnienie na poziomie 40-45 dB, czy coś w tym stylu. A ten mikrofon potrzebuje właśnie tych 56 dB, które wam wyczytałem wcześniej w specyfikacji. I jeżeli nie dostarczycie mu tyle właśnie gaina, ile mu potrzeba, to on będzie bardzo cichy, a sztuczne podbijanie głośności będzie właśnie skutkowało takim specyficznym umf, jak to właśnie dużo recenzji pokazuje, czy też zniekształceniami, co jest też bardzo niedobre dla jakości dźwięku. W międzyczasie jeszcze wtrącę, jeżeli stoicie przed wyborem nowego mikrofonu, nie wiecie czy wybrać pojemnościówkę czy dynamika, nie wiecie co to jest zasilanie Phantom, a także czy brać XLR czy USB, na to wszystko odpowiem przy okazji kolejnego materiału, który pojawi się na tym kanale już niebawem. W takim razie teraz pytanie, czego ja użyłem, żeby zasilić to gainowe monstrum. Otóż jest to interfejs, który został zbudowany w 2011 roku i wyszedł z produkcji jakieś 4 lata temu. Jest wciąż na USB 1.1, ale posiada przedwzmacniacze na poziomie 60 dB i to jest coś, czego w tych pieniądzach już nie dostaniecie, czyli Mackie Blackjack Onyx. Nie będę się tutaj mocno zagłębiał w specyfikacje. Mamy tutaj 24 bity i 96 kHz jako dźwięku, do tego przedwzmacniacze Onyxa na poziomie 60 dB, a także zerowe opóźnienie i to samo źródło wypuszczane na głośniki, jak i na słuchawki, a także nasłuchiwanie mikrofonu w czasie rzeczywistym, co jest bardzo przydatne, jeżeli posiadacie na przykład słuchawki zamknięte i chcecie słyszeć się normalnie przez swój mikrofon. I powiem wam szczerze, te słuchawki też będą miały własny materiał, ale ten materiał będzie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, ponieważ czekałem na nie 3 lata i wreszcie jak je dostałem, to rozwaliły mi łeb. Jeżeli chodzi o szybkie zopiniowanie tego interfejsu, to można powiedzieć, że bardzo mi się on podoba. Spełnia on swoje zadanie. Zerowe opóźnienie w słuchawkach i w głośnikach jest naprawdę fajną rzeczą, jak i nasłuchiwanie mikrofonu. Tylko bardzo mnie denerwuje fakt, że po wyłączeniu i włączeniu komputera często karta po prostu nie działa i trzeba ją odłączać z USB i podłączać jeszcze raz, żeby znowu zaczęła działać. Teraz czas przejść do małego porównania, które nagrałem, kiedy jeszcze posiadałem Relupa S-Podcastera. Dragan Armanski zawiódł się na sobie. Zawiódł się, ponieważ tak bardzo się pomylił co do Lisbeth. Od wielu lat wiedział, że ma problemy z psychiką. Przeczuwał, że mogłaby użyć przemocy i zrobić krzywdę temu, kto jej zagrażał. Dragan Armanski zawiódł się na sobie. Zawiódł się, ponieważ tak bardzo się pomylił co do Lisbeth. Od wielu lat wiedział, że ma problemy z psychiką. Przeczuwał, że mogłaby użyć przemocy i zrobić krzywdę temu, kto jej zagrażał. A teraz mówię do was przez Rode Procastera, którego zresztą słyszycie już od jakichś 5 minut. I teraz jeżeli chodzi o sam ten mikrofon i samo porównanie. Mogę tutaj szczerze powiedzieć, że jest naprawdę różnica, zwłaszcza w wysokich tonach, ponieważ Relup S-Podcaster mocno sobie właśnie z górą nie radził i zaczęły się tam mocne trzaski. Druga ciekawa rzecz porównawcza jest następująca. Otóż w Relupie S-Podcasterze były naprawdę duże szumy, a w tym przypadku, jeżeli podłączam swojego Rode Procastera i próbuję coś nagrać, to jeżeli ktoś trzaśnie drzwiami na dole, to jest to o wiele mniej słyszalne niż te szumy, które były w Relupie S-Podcasterze, co jest bardzo ciekawe. Trzeba sobie powiedzieć, że na początku rozmawianie do tego mikrofonu było naprawdę trudne, ponieważ ciągle muszę się trzymać bardzo blisko niego, ponieważ jeżeli się tylko lekko oddalę, to już jakość dźwięku drastycznie spada, dlatego też tego musiałem się nauczyć, żeby właśnie móc z niego poprawnie korzystać. Jak widzicie, także założyłem na niego pop filtr. Jeżeli chcecie z niego korzystać, musicie być bardzo blisko niego, co przez to idzie spółgłoski wybuchowe naprawdę mocno oddziałują na ten mikrofon i musiałem go niestety trochę ubrzydzić tym popfiltrem, ale jak najbardziej teraz jakość dźwięku jest o wiele lepsza. I trzeba sobie także powiedzieć, że te 60 dB dla tego mikrofonu to wciąż troszeczkę za mało, żeby wejść na jakiś sensowny poziom głośności, dlatego też muszę go sztucznie podbijać jakieś tam 6 dB. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć o tej jednej rzeczy, na którą ten mikrofon jest niepodatny, ale najpierw pozwólcie, że gdzieś zadzwonię. Halo. Co chcesz? Co robisz? Nic. A co masz? Jaki masz romans? Nie, no tam tylko. Potrzebowałem do ciebie zadzwonić, żeby pokazać, że Rode Procaster nie wychwytuje nadajników i telefonów. Będziesz na filmie. Cześć.
I to był właśnie ten problem. Otóż w każdym przypadku, kiedy dzwonił mi telefon bądź przychodził mi SMS, to mocno to było słyszalne w moich poprzednich mikrofonach, zwłaszcza Relupie S-Podcasterze, przez co zawsze kiedy siedziałem na Discordzie bądź TeamSpeaku, wszyscy denerwowali się na mnie, ponieważ było słychać, jak mi dzwoni telefon właśnie poprzez te sygnały telefoniczne. I jest taka sprawa właśnie, że Rode Procaster tego w ogóle nie wychwytuje. Jak widzicie, mogłem teraz nagrać całą rozmowę ze swoim kolegą Oskarem i w ogóle nie słyszeliście żadnego takiego tytyry, tytyry, ani niczego w tym stylu. I to tyle, jeżeli chodzi o ten mikrofon. Mam nadzieję, że jakość dźwięku Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie lajka na dole, a także komentarz, jak Wam się odcinek podobał. Tymczasem ja zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie mamy Instastory, gdzie możecie do mnie pisać przez direct message, a także jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie możecie na tym Instagramie direkcie do mnie pisać, także zapraszam do jego followowania. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.